Siemano wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. W dzisiejszym materiale mamy do przeznaczenia 3000 zł. No i standardowo będziemy tutaj na stronie poszukiwać jakiegoś profitu. Kolejny dzień, kolejna szansa. Jeszcze na samym początku chciałbym was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego, bo z kodem Nastir tutaj na stronie dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania, a także darmowe 2 zł i 10 groszy, dzięki czemu oczywiście będziecie mogli sobie otworzyć na start taką skrzyneczkę za właśnie 2 zł. Także my sobie na samym początku właśnie otworzymy takie trzy skrzyneczki. W każdym odcinku staram się właśnie tak otwierać, tak zaczynać odcinek, żebyście właśnie mieli pokazane, co możecie z takiej skrzyneczki dropnąć. No i tutaj mamy trzy skiny. Jeden za złotówkę, jeden za złote 43 i jeden za 25 groszy. No to w sumie szału nie ma, ale generalnie może wam się trafi właśnie coś lepszego. Generalnie mamy 5 dni eventu jeszcze, także na pewno sobie z tego eventu dzisiaj pokorzystamy. Myślę, że standardowo też zaczniemy tutaj odcineczek od jakiejś fajnej bitewki. Jako że mamy jeszcze skrzynki eventowe, no to pewnie właśnie dodamy sobie trochę skrzynek eventowych. No myślę, że tego basket case'a możemy dodać razy 6, tego bunny case'a trochę tańszego razy 4 i dodamy sobie na koniec tutaj jakąś fajniejszą skrzynkę. Myślę, że możemy sobie dodać nożyki jeszcze na koniec i tym sposobem mamy bitewkę za tysiaczka praktycznie, także możemy sobie ustawić, myślę, że na dwie osoby na początku, no spokojnie, jeżeli wygramy, no to potem możemy sobie zrobić kolejną bitewkę za też za tysiaczka, ale po prostu na trzy osoby mniej więcej, albo nawet na cztery. Zobaczymy, co nam właśnie w tej bitewce poleci. Generalnie tak, mamy nowy dzionek, mamy wtorek dzisiaj, w chwili kiedy to nagrywam, wy to pewnie oglądacie w czwartek, tak mi się wydaje, albo w piątek. W każdym razie zapraszam was do drugiego linku w opisie, bo tam macie konkursik na USPK Kill Confirmed, także słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wziął udziału, no to zachęcam serdecznie, oczywiście tylko publiczna subskrypcja na kanale i komentarzyk i możecie fajnego USPK wygrać za około chyba 250 zł, także to jest taki konkursik na kwiecień, moi drodzy, także pod koniec kwietnia będziemy sobie losowali zwycięzcę z tego konkursu. No a tutaj tak, teraz niestety bot dropnął Aquamarynę i to mi się za bardzo nie podoba, ale tutaj już ratuje nas fajny USPK. Myślałem, że trochę w lepszym stanie byłby na pewno droższy, ale też się nie obrazimy. Tutaj 5-7 w stat tracku za 3 dyszki. Także póki co obieramy prowadzenie, no ale zobaczymy, tutaj głównie będzie grało rolę ta ostatnia skrzynka z nożami, więc tutaj no zobaczymy, co z tej ostatniej skrzyneczki jeszcze poleci. Tutaj jakiś puls jeszcze, no to wiadomo, dużo warte nie jest. I teraz, żeby jakaś dobra kosa poleciała. Oj. Dobra, o dziwo, wygraliśmy to, patrzcie. Między Nawają a Shadow Dodgersami to jest jakieś 20 zł różnicy tylko. Myślałem, że zdecydowanie więcej, bo to są Dodgersy Black Laminate. Ale proszę bardzo, udało się i mamy 1450 zika. Dobra, generalnie moi drodzy, tak. Chciałbym wam przypomnieć o darmowej skrzyneczce. Tutaj jeszcze jej nie mogę otworzyć, bo otwierałem ją wczoraj. Także będę mógł ją otworzyć za 43 minuty. Natomiast wy możecie sobie ją otworzyć co 24 godziny, wchodząc sobie tutaj na stronę i właśnie tutaj odbierając tą skrzyneczkę. Musicie tylko kapcze tam wypełnić i będziecie mogli właśnie taką skrzyneczkę sobie tutaj otworzyć. Dobra, generalnie tak, zrobimy sobie kolejną bitewkę jakąś. No wygraliśmy, w sumie no nie było za dużego profitu, bo tam z tysiaka wyszło 1400, ale myślę, że teraz bitwę na 3 osoby sobie mimo wszystko zrobimy, także walniemy sobie. No te, słuchajcie, basket case'y i te bunny case'y całkiem fajnie nam tutaj zwróciły, no bo tutaj jeden kałaszek, tu jeden USPK, także tutaj w sumie nie było takich słabych dropów, ale dodamy sobie jeszcze anarchy case'y, bo mamy je na przecenie. Widzicie, to jest fajne na tej stronce, że tutaj przeceniają czasami niektóre skrzynki. No i mają naprawdę fajne promocje, nie? Minus 16% to jest całkiem spoko. No i kurczę, były wcześniej noże, no to teraz sobie dodamy glovesy, myślę. Będzie całkiem w porządku, z 1300 i dodamy sobie teraz na trzech graczy bitewkę taką. Dobra, potem sobie zrobimy jeszcze coś na stronie. Coś, czego jeszcze nie robiłem. O proszę, tutaj ktoś do nas dołączył nawet. No to witamy bardzo serdecznie. Zobaczymy, mam nadzieję, że to wygramy. Że tutaj właśnie jednak szala zwycięstwa będzie po naszej stronie. Pozdrawiamy, jeżeli to jakiś widz oczywiście. No, niezła konkurencja nam się tutaj zapowiada. Coś innego, zawsze walczymy tutaj z botami. A tu proszę bardzo, godzina nawet 10 chyba nie ma, jest 9 ileś. Nie sprawdzę nawet teraz, jest 917 graczy na stronie. A jednak ktoś, widzicie, gra. Także spoko, no na razie wygrywa bot. Co jest... no słabo, słabo, że bot wygrywa. Tutaj kałaszka zgarniamy fajnego za 76 zika. No, zobaczymy, jest close wynik. Jak na razie tutaj wiadomo, ta skrzynka z glovesami będzie główną rolę grała. Tak jak w poprzedniej bitwie skrzynka z kosami, nie? O, tutaj nawet emotkę kurczę dał. To my też damy emotkę, patrzcie. Damy emotkę jak najbardziej. Zobaczymy, no bitwa jest dosyć gruba, nie? 1300 zł to nie jest sobie mało, nie? Także zobaczymy. No, Waste and Treble.
No i proszę bardzo, wychodzimy na prowadzenie, zobaczymy dalej. Tutaj ona w łupkę trafił teraz za 110. Ale patrzcie, ten Galit 224, dobra, rękawiczki. Okej, nie są złe. No, takie porówno mniej więcej, no zobaczymy ostatnia skrzynia. Chyba to wygraliśmy, moi drodzy. Chyba to wygraliśmy, 1200 zł, łączna wygrana 3000, także druga bitewka zgarnięta, to mi się bardzo podoba. No i moi drodzy, przechodzimy sobie teraz w ogóle do kolejnej rzeczy na stronie, do rzeczy, której wam jeszcze nie pokazywałem. Mianowicie, mamy tutaj w ogóle na stronie na samym dole Counter-Strike Cases. Wkrótce w naszym serwisie pojawią się skrzynki inspirowane tymi ze świata Counter-Strike'a. Pomóż nam zdecydować, które ze skrzynek powinniśmy dodać do naszej oferty. Na każdą skrzynkę możesz oddać tylko jeden głos. Także mamy tutaj coś takiego na stronie. Wy już to pewnie widzieliście, to już trwa jakiś czas, nawet nie wiem ile. W każdym razie ja jeszcze tutaj głosu nie oddawałem, także dzisiaj oddamy sobie głosy na poszczególne skrzynki. Generalnie tak, na pewno chciałbym tutaj na stronie zobaczyć skrzynkę Bravo, bo ona mi kiedyś wypadła z meczu, także zdecydowanie chciałbym coś takiego zobaczyć. Tutaj mamy no fajne kosy, wiadomo, trochę starszą edycję tych kosek, no bo teraz dużo, dużo nowych doszło, natomiast skrzynkę Bravo na pewno sobie tutaj weźmiemy. Druga skrzynka, którą sobie tutaj dodam, to będzie skrzynka Dreams and Nightmares, z racji tego, że tutaj mój dobry ziomeczek Iwero trafił sobie Shadow Dodgersy Gamma Doppler, w Counter-Strike'u oczywiście, u Gabena, także tutaj Dreams and Nightmares na pewno sobie taką skrzynkę dodamy. Oprócz tego w sumie nie wiem, co możemy tutaj jeszcze dodać. Myślę, że te weapon case'y byłyby dosyć ciekawe, ale może skrzynka zimowej ofensywy. Tutaj mamy Redline'a, M4 Asimov. No to możemy sobie dodać coś takiego. W sumie nie wiem, jakie skrzynki jeszcze tutaj dodać. Breakouta sobie dodamy, to jest taki klasyczek oczywiście z nożami motylkowymi, także to musi się znaleźć na stronie. I dodamy sobie jeszcze może CS20. CS20 jest spoko, bo tutaj mamy Classic Knife, także słuchajcie, oddamy sobie takie głosy, twoje głosy zostały zapisane, dziękujemy za pomoc w rozwijaniu serwisu. Zobaczymy, jakie skrzynki sobie tutaj wygrają oczywiście. No a my tymczasem lecimy chyba z kolejną bitewką, czekajcie, otworzymy sobie może jeszcze trzy takie basket case'y tak randomowo na stronie. Zobaczymy, co nam poleci tutaj z tego. Weźmiemy udział w jednym z trybów eventowych, bo mamy jeszcze trochę tutaj kwiatków. Tutaj niedługo evencik się kończy, także pamiętajcie o tym sobie, żeby oczywiście te kwiatki sobie wykorzystać. No tutaj praktycznie na zero wyszliśmy, leciutki plusik z tych skrzynek. 6639, także zapłacimy. Mamy P2000 Amber Fate, no to nie jest jakiś mega drogi skin, natomiast zawsze do przodu. I pójdziemy sobie na ostatnią bitewkę, tutaj już nie będziemy dodawać dużo skrzynek, natomiast sobie dodamy no ze dwa Anarchy Case'y i Glove Case'a, niestety nam nie starczy. W ten sposób chyba sobie będziemy musieli dodać i dodamy sobie jeszcze dwa kałaszki 50x50 i praktycznie wszystko sobie wydamy, także w ten sposób oczekujemy na gracza i dodamy sobie tym razem bota, także lecimy, boty mili, ostatnia bitewka. No jeżeli dzisiaj będą 3x3 bitewki wygrane, to będzie bardzo sympatycznie. Chociaż wiadomo, nie zawsze się wygrywa, nie można mieć wszystkiego. Pamiętajcie, grajcie rozważnie oczywiście na tej stronce, jeżeli chcecie sobie pograć. Pamiętajcie, żeby wpłacać tyle, ile maksymalnie możecie stracić. Ważna zasada, no tutaj, o, niestety, nie przyfarciło się. No, zobaczymy z ostatnich kałachów. No niestety, widzicie, szala zwycięstwa jednak tutaj po jego stronie, 50x50 tutaj wypadło bardziej dla bota. Ale mimo wszystko jest bardzo sympatycznie, 2x3 bitewki dzisiaj wygrane, także oczywiście nie ma na co narzekać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, standardowo zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, a także subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka i siemanko!